Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Szymson i dzisiaj jesteśmy ponownie na wariatkowie. Ale zanim rozpoczniemy cały odcinek, to chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za ilość wyświetleń, które mamy na kanale vlogowym pod ostatnim filmem, bo naprawdę poszedł wybitnie. Więc jeżeli jesteś tutaj jeszcze osobą, która nie poszła na mój drugi kanał vlogowy, na którym są, prawda, vlogi, no to zachęcam was bardzo serdecznie, link jest w opisie. I jak będę pamiętać, to też kartę tutaj dorzucę, żebyście mieli jakiś odnośnik, ale prawie nie zapomniałem, więc jest link w opisie. Więc tam was zapraszam, tam jest backstage teledysku do Paliona. A na dniach pojawi się również odcinek, w którym będziemy tam. Jest taki inny odcinek jeszcze, pewnie jutro się pojawi ten odcinek na tamtym kanale, więc zachęcam was bardzo serdecznie, żebyście mogli tam poszli i zobaczycie, jak osoby na planie teledysku od Paliona mogły jeść fasolki wszystkich smaków. A ja was witam już oczywiście na wariatkowie, jesteśmy w moim domku i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku, tak jak widzicie po tytule, będziemy oprowadzać krecika po wariatkowie. Muszę mu jednak pokazać, wiecie, jeżeli już jestem jego opiekunem, jeżeli tu już się jakoś, że tak powiem, jak to się mówi, zobligowałem do tego, że będę z nim tutaj, że się nim zajmę i tak dalej, razem z Milki, no to postanowiłem, że pokażę mu tą okolicę, powiem, gdzie co jest, żeby jednak wiedział, bo jednak nowa osoba, nowa tutaj, prawda, nowa osoba, jeżeli można powiedzieć, no dobrze, nazwijmy to nową osobą na wariatkowie, nowa osoba tutaj musi wiedzieć, gdzie, co, czego może szukać, to jest bardzo ważne. Dobra, schodzimy do krecika, żeby tutaj z nim, prawda, przeprowadzić konwersację, więc uwaga, halo, halo, czy jest tutaj kret? Jest kret, witam krecik, om nom nom, witam krecika. O kurczę, nie mam dla ciebie żadnego jedzenia dzisiaj, niestety, więc mogę ci jedynie mięso dać, ale nie wiem, czy krety lubią mięso. Może akurat to ci zasmakuje, ale coś tam, może po drodze coś ogarniemy. Może po drodze coś ogarniemy z tego powodu, że słuchaj, krecik, dzisiaj oprowadzam cię po wariatkowie. Chodź, dzisiaj lecimy na podróż, ponieważ... co chcesz, buła? Buła przez uło otwarte śpisze, jak już. Dobra, nieważne, w każdym razie oprowadzam cię po wariatkowie dzisiaj. Cieszysz się? Pokażę ci cały teren, żebyś wiedział, jak to tu wygląda. Kurczę, ma ci się podobać. Nie chcesz wiedzieć, gdzie mieszkasz w ogóle? Ale ja nie lubię słońca. No... kurczę, krecik, wytrzymasz, bo... przeżyje? Niech będzie? Dobra, super. Super, krecik, że wytrzymasz to, że tak powiem, udrękę. Damy radę jakoś. Dasz radę. Jestem pewien, że chwila na słońcu nie wpłynie na ciebie źle. Więc uwaga, musimy zacząć od wszystkiego, ale jasno, no... no jest troszkę jasno. Chodź tutaj. Musimy zacząć od wszystkiego, od czego się zaczęło, czyli od pierwszego budynku, który się tutaj pojawił. Jabłko, jedzenie... to weź sobie jak chcesz. Gdzie ty jesteś? Krecik, zgubiłem kreta. Kurczę, krecik. Nie, no gdzie ty mi uciekasz? Halo, o, krecik, chodź tu. Chodź tutaj na dół do mnie. Chodź, musimy pójść tam, gdzie się wszystko zaczęło. Ja cię później ogarnę jakieś jedzenie, dobra? Coś dla ciebie przygotuję. Tylko jeszcze nie wiem co, ale coś przygotuję na pewno. Chodź tu, o, co? No, nie, krecik, chodź, nie. Różowy. Chodź, krecik, tutaj, to nie, no co ty robisz? No nie, no krecik, no będziesz tu teraz robił, brudził, tu będziesz, na dach wyszedł kret. Nie, co zjesz, ale tego się nie da zjeść, nie, no krecik, aż muszę okulary założyć przecież, bo kurczę, nie widzę cię na taką odległość. Halo, krecik, różowy, jakie fu, to nie jest fu, to jest... bo to jest dach, tego się nie je, dobra. Słuchaj, no i widzisz, co żeś tu zrobił, nabałaganiłeś, teraz trzeba to rozwalić, żeby tutaj nie było takiego syfu. Musisz tutaj zabrać to wszystko, tą zbitą swoją ziemię. Proszę bardzo, weź sobie ją, ja jej nie chcę, tobie się ona przyda. Łopata? Nie, nie, ja nie mam łopaty. Ty masz łopatę. Nie, dobra, chodź, idziemy. Nie, jaką dziurę kopiemy? Nie, ja cię oprowadzam dzisiaj. Oprowadzam cię, zaczynam od tego, od czego się zaczęło. Zaczęło się od tego domu, choć oprowadzę cię po środku. Pokażę ci, jak to wygląda w środku, bo środek jest całkiem przestronny. Widzisz tutaj, tu w sumie za bardzo niewiele jest. Jest tu pani Marysia, która tutaj sprząta nam. A jest tutaj, no nie ma tutaj dziury jeszcze, ale pewnie skoro tutaj wszedłeś, to już za niedługo możemy się jej spodziewać. To nie, no nie, nie rób dziury, nie. Krecik. Nie, no nie rób tu dziury, wyjdź stąd. Wyjdź z tego dołu. No nie, zrobił to takiego kloca nam postawiłeś. Dobra, chodź, pokażę ci na górze pokoje nasze, jakie tutaj mieliśmy, jak tutaj zamieszkaliśmy na początku. Zacznijmy od pokoju, możemy... chodź. Dobra, idzie za mną, dobra. Chodź, zacznijmy od pokoju bzyka. Bzyku tutaj miał. Ale biało, no tak, ty byś wolał, żeby było ciemno, nie? Bo ty to tak jesteś właśnie. Dobra, tutaj jest pokój bzyka. Ogólnie ten jego pokój to wygląda trochę jak sala szpitalna, jakiś wózek dla inwalidów, tu jakoś tak pusto. O, możesz se liznąć mioda trochę, myślę, że się bzyku nie obrazi się chyba, tak mi się wydaje, wiesz, więc możesz sobie trochę tego miodu
Może sobie trochę tego miodu zabrać. Ej, co jest? Skrecik, nie chowaj się do słoja. Nie wolno się chować do słoja. Chodź, lecimy do następnego pokoju. Chodź, bo tutaj już ci wszystko pokazane. Tu jest jeszcze łazienka, możesz sobie do łazienki zerknąć. Ale w łazience nic nie ma, dobra. Chodź, krecik, idziemy do następnego pokoju. Następny pokój to jest mój pokój tutaj. Tutaj na lewo trzeba przejść i tutaj jest Milki. O, dzień dobry. Czemu tu Milki stoi? Halo. Widzisz, krecik? Milki tutaj sobie chilluje bombę i tu jest mój pokój, widzisz? Jest tak, patrz, tutaj mam swoje studio, tutaj możesz sobie siąść i grać w gry na przykład, jak chcesz, nie? Jest tak spoko, tu takie coś, a zjeść za bardzo to niewiele można, ale jest tutaj taki, wiesz, mój pokoik. Tutaj możesz sobie, o, Milki się ruszyła. Jak się patrzy, dobra, patrz, i tu jest łazienka, troszkę lepsza, tu możesz sobie strzelić kupsztala, jak chcesz. Co? Fu, nie? Dobra, to chodź, to idziemy stąd w takim razie. Chodź, o, Milki też wychodzi. Chodź, idę cię oprowadzić po tym. Ja wolę Dirtaka. No dobra, to dam cię z powrotem za... A, jeszcze pokój Dave'a jest, chodź jeszcze do pokoju Dave'a. Tutaj, tu jest pokój Dave'a, tu jest napisane pokój szefa, zakaz wstępu, no więc wchodzimy. Tutaj ogólnie jeszcze mniej jest, więc tutaj jakby, no tyle, nie? Nieważne w sumie. O, patrz, ile tu jest rzeczy w tym. Dobra, chodź, idziemy do następnego. Brakuje dziury? Jasne, że brakuje dziury, więc możesz mu zrobić dziurę później. Chodź, idziemy teraz tak, wyjdźmy przed dom. Tutaj jest cała wioska, tutaj się jakby buduje. Chodź, kreci... O, dobra, ty już zaskoczyłeś, dobra. Tu jest jakiś jeden domek, nie ma tu dziury, więc jak tam będziesz miał wolną chwilę, to możesz dziurę zrobić. Nie smuć się, krecik. To nie jest tak. Tu są, no jest ogólnie masa różnych innych domków. Tu jest poczta, jakbyś chciał kiedyś wysłać list do kogoś. Przychodzisz na pocztę, tu wchodzisz i tu wsadzasz do... Tu do tego nie wsadzasz. Ej, gdzie ty jesteś? Krecik, nie wchodź do auta. Krecik, nie. Krecik! Nie rób ty... Nie no, co jest kret za kierownicą? Nie, rozwalisz wóz, nie rób tego, krecik! No nie, krecik, co jest? Co auto kradnie? Wsiadam do środka. Muszę wsiąść do... Nie no, krecik, wjechałeś w mur! Coś ty zrobił. Dobra, krecik, trzeba odwieźć to auto. Ja go odwiozę. O nie, on już nie ma paliwa. Dobra, to go zostaw. Będzie trzeba je później odwieźć, bo nie ma w ogóle paliwa w środku. Zostawiamy, tak. Chodź, idziemy w takim razie zwiedzić nasze domki w tym momencie. Tutaj już przybierałeś się do tego domku. Kiedy dziura? No, dziura to jest ostatecznie. Tylko ty masz tutaj dziurę. Nikt za bardzo dziur nie ma. Chodź, tutaj, patrz. Tutaj jest domek wróżki. Jakbyś kiedyś tutaj od niej coś potrzebował, to nie przychodź, bo nigdy nie dostaniesz tego, co byś chciał, a jedynie się wpakujesz w długi. Nie ma sensu, uwierz mi, nie ma sensu. Więc tak, może sobie najwyżej posiedzieć, popatrzeć tutaj na jej domek. To tyle, tutaj ogólnie kiedyś Milki mieszkała w tym czymś, ale ona aktualnie mieszka chyba u mnie i jest w trakcie budowania swojego domu, więc jakbyś tutaj chciał, kiedy tu w ogóle jest tabliczka, że Milki zaginęła, ale już nie zaginęła, można to w sumie ściągnąć w takim razie. Dobra, ściągamy to. Ładnie, czego brakuje? Ja wiem, brakuje jakiejś jaskini, tak, wiadomo, dziury brakuje. Ja wiem o co chodzi, krecik, wiem. Dobra, chodź, idziemy tutaj dalej. Wchodzimy, pójdźmy może do Dave'a najpierw. Chodź tutaj do Dave'a w takim razie. Pokażę ci, jak wygląda tutaj u niego. To jest ogólnie żaba Dave. U niego tutaj się mieszka. Tu mu niektóre obrazy nie działają, bzyku nie działa i Milki, nie wiadomo czemu. Tutaj ma pokój, patrz, jak oceniłbyś ten pokój Dave'a, co? Taki fajny, kolorowy, tylko dziury nie ma. Ale, wiesz, brakuje... Kamienia brakuje! Jakiego? Przecież ty nie lubisz kamienia, ty lubisz ten... Dirta przecież lubisz, chyba, nie? W sensie, że ziemię jakąś... Tego ubitego Dirta lubisz. Ja wszystko co z ziemią, no właśnie. No dobra, no to w sumie tutaj nie ma co więcej ci pokazywać. Chodź, pójdziemy do następnego jakiegoś miejsca i może pokażę ci mój domek, bo też jest całkiem fajnym. Też zresztą jesteśmy najbliższymi sąsiadami. Ej, gdzie ty jesteś? Chodź, krecik, tutaj wchodzimy do mojego domku i tu ci pokażę, jak to wygląda. Ogólnie tu pierwszy hall, jest prawda drzewko, jest prawda kominek, tutaj są drzwi, za które wchodzić nie można, więc tam nie wchodź. Choinka się przy CH, krecik, ale to nieważne. Krecik, gdzie... A, tu jesteś, dobra, zgubiłem cię na chwilę. Chodź, tutaj wchodzisz sobie na górę. Tutaj w tym miejscu jest salon, tu możesz sobie pooglądać telewizję. Możesz sobie siąść i patrz, leci w telewizji. Sympatyczny, prawda, dyskoteka leci, a na następnym kanale Fritz się giba na przykład, nie? A jeszcze na trzecim kanale sobie zombie na świni popyla. Więc jak chcesz, to sobie tu możesz pooglądać jakieś sympatyczne rzeczy, jak chcesz. A tutaj patrz, tu masz trampolinę, możesz zeskoczyć. Chcesz zeskoczyć na trampolinę? Nie bój się, ona ci odbije i tu wrócisz. Serio.
Nie, nie bój się, krecik, nie ma co się bać. Jeszcze tak ci się spodoba, że będziesz skakał z radości ciągle ten, nie? Nie chcesz? Nie ufasz, dobrze, no to chodź w takim razie tutaj na górę. Tutaj w tym miejscu mieszkam tak troszkę z Milki, w sensie, że jest tutaj, to on pokój nazywamy Watykanem, bo jest państwo w państwie. Jest państwo Milki w moim państwie, wiesz o co chodzi. I tu kot nawala w obiektyw. No i ja se tu też mogę oglądać takie disco-polowe rzeczy, wiesz o co chodzi, nie? I tak dalej. A tutaj na górze, chodź, to koszmar, no troszkę tak. Tu na górze jest taki tarasik, którego mam piękny widok wszędzie. Tutaj po prawej, znaczy w sumie po twojej lewej, jest działka, w której będzie Milki, więc będziesz miał i blisko do mnie, i blisko do niej, wiesz o co chodzi, bardzo fajna taka działeczka i tak dalej. A tu możesz sobie zeskoczyć do wody na desce. Ja, patrz, nie bój się, ja skaczę. Chyba, że ty nie lubisz wody. Ty nie lubisz pewnie, co, bo kretem jesteś, nie? Nie chcesz skoczyć? Dawaj, krecik, dasz radę. Ja nie przepadam, ale to chociaż na chwilkę. Czasem każdy musi się umyć. Dawaj. Ten jeden raz, tak, jeden raz. Jak skocz. Krecik, ty to masz plus 10 do prędkości spadania, naprawdę. Chodź tutaj. I tutaj jest domek bzyka. To jest pszczółka. Tu jest dużo miodu. Jakbyś chciał więcej miodu, to tutaj u niego możesz właśnie znaleźć jedzenie właśnie. On jest właśnie taki właśnie z jedzenia. I tu ogólnie ja za bardzo nie wiem, co tu u niego jest, więc za bardzo nie wiem, jak cię mam tu poprowadzać po tym miejscu. Po prostu musisz powiedzieć fajny domek. I tyle. Tu na przykład jest jego kanał. I tu są suby, jak miał mniej niż ma teraz. Wiesz o co chodzi. No i tu możesz sobie, prawda, popatrzeć na to, jak to wygląda. A tutaj wchodzisz i tu ma sal, ten, kuchnię. I tu możesz sobie zjeść. I co, jak oceniasz domek bzyka? Takie od ile na 10? Jakbyś tak szczerą opinię miał, krecik, wysnuć tutaj. To jaka by to była szczera? Nie ma dziury. Ma żółto, okej, 3 na 10. Dobrze. To chodź, jeszcze ci pokażę ostatni punkt, nasz tutaj bardzo ważny, czyli szpital. Jakby ci coś kiedyś było, to tu do szpitala przychodzisz i od razu jest ci lepiej, nie? Tutaj leczy, właśnie bzyku leczy. I tak mu troszkę to wychodzi, czasem nie, to różnie wygląda. Ale tu przychodzisz, szpital wariatkowo. No i ogólnie tyle, wiesz o co chodzi, nie? Taki fajny tutaj szpital mamy. I tam mikstury. A i o Jezu, jeszcze jeden ci nie pokazałem. Chodź, muszę ci jeszcze jedną rzecz pokazać, gdzie nie powinieneś chodzić. Więc pójdziesz tam ze mną, zajmę się tobą. Ale nigdy tam się sam nie udawaj, dobra? Bo to jest niebezpieczne mega. Więc ogólnie w tamtą stronę nie chodzisz po prostu, bo tam się kryją rzeczy straszne po prostu. Tam się kryje taki ktoś, kto się nazywa Huggy Wuggy. Tam jest fabryka Poppy Playtime. I tam nie wolno chodzić tutaj, bo tutaj no niebezpiecznie po prostu. Niebezpieczeństwo tutaj czyha na każdym kroku. Jeszcze cię ten Huggy Wuggy zje. I co by nam było z takiego krecika zjedzonego, nie? To nie fajnie by było chyba, jakby cię krecik zjedli. Więc może lepiej tędy tutaj nie przychodzić. Chodź tutaj, idziemy. Nie fajnie, na pewno nie fajnie. Patrz, tutaj jest ta fabryka. Nie zbliżaj się do niej, jak tutaj już jesteś. Krecik, gdzie ty jesteś? Tu jesteś, dobra. Chodź. Jak tutaj już jesteś, to bliżej nie podchodź, nie? Tam po prostu nie podchodź bliżej. To jest, do tego nie wchodź. To jest zakazane miejsce. Tutaj nie jest bezpiecznie, więc ja już, chodź, wracamy już, bo tutaj już nie powinniśmy za długo przebywać. Chodź, musimy zawrócić. Nie ma dziury, właśnie, tu w ogóle, tu najczęściej właśnie dziur nie ma. Wszędzie indziej mogłyby być, ale tu na pewno dziur nie ma, więc tutaj to nawet nie masz czego szukać. Więc wróćmy z powrotem i zakończymy naszą wyprawkę po tym wszystkim. Tutaj tuż obok tej super wieży wielkiej, którą nazwał Dave Kapelusik, nie wiedzieć czemu, choć w ogóle kapelusza nie przypomina, bardziej słomkę, ale nieważne, tu jest jakiś pomost i jest, prawda, wieża Dave'a taka do góry i tak dalej. Chodź, zakończymy w takim razie na pomoście tutaj, gdzie niestety dziury nie ma, ale przynajmniej jest fajny pomościk. Więc jak krecik oceniasz to wariatkowo? Jak ci się podoba tutaj wioska? Jak byś tu, będzie ci się tu dobrze mieszkać? Ja wiem, że brakuje dziur, ale jestem pewien, że ty zadbasz o to, żeby tutaj jednak jakieś dziury były. Ale poprawisz to, no i wiedziałem, dobra. No to super, fajnie, w takim razie. No dziękujemy wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19. Przypominam o drugim kanale vlogowym, gdzie są vlogi. Zachęcam was do tego, żebyście tam dołączyli. Widzimy się jutro, pozdrawiam, pa pa.